Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Kingdoms of Amalur Reckoning. I będziemy o tej grze dzisiaj rozmawiać, dlatego że niedługo wychodzi Kingdoms of Amalur Reckoning. Chodzi o to, że to jest produkt z 2012 roku, który został dość ciepło i pozytywnie przyjęty, sprzedał się nie najgorzej jak na ten produkt, po czym kilka miesięcy później studio zbankrutowało. O tym będzie właściwie ten odcinek. I THQ Nordic, które robi świetne remastery gierek, które mają gigantyczny potencjał, ale nie sprzedały się tak dobrze, jakby mogły, na przykład seria z Darksidersów, nie? To oni. I świetne też nazwy mają właśnie ten Re-Reckoning czy Darksider Warmaster Edition, tam dalej Death Initiative Edition w dwójce, więc oni za tym stoją. I jeżeli nic nie zostanie zmienione i wycieki informacji są prawdziwe, to ta poprawiona wersja 4K HD, Super HD i tak dalej, tego typu numery, wyjdzie 11 sierpnia 2020, czyli praktycznie jest już za rogiem, jest bardzo niedaleko, nie? Wspomniałem, że ta gra zbankrutowała. Będziemy o tym mówili troszkę więcej. Może in-game? Tak, może in-game. Może in-game. New game, casual, lecimy. Gdzie chwila, jeden filmik chyba się tu dało przewinąć, a później będzie... From the beginning, we were wrong. And only now, well... Przewińmy to! Skip cinematic, poczekajmy aż goście pogadają swoje i na tworzeniu postaci dam wam większy zarys tego, co się działo i dlaczego się działo. What do you think this one is then? Alpha, Doran, could even be a Jotun. Always a surprise, eh, Gran? Eyes on the job, boy. Jak w serii Elder Scrolls, zawsze więźnia klasyfikują, co to jest, co tutaj trupa. Dobry patent. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. Przyszliśmy do gry. Mamy do wyboru kilka ras, które zasadniczo się nie różnią aż tak bardzo, jakby mogły. To znaczy, mają tam jakieś statystyki zmienne. Płeć do wyboru, ale Almani no to są standardowi ludzie o troszkę bardziej, nie wiem, śródziemnomorskiej, tak to się nazywa, urodzie. Tu są bardziej o nordyckiej urodzie. Varani, Ljosalfar to są jakieś elfy, nie elfy. Dokalfar to jest, no, idziemy też w tym kierunku. Miałem mówić o timeline'ie, co, gdzie, jak wychodziło. Oryginalnie gra wyszła w lutym 2012, do niej był zaraz dodatek, chyba Day One, nawet był jakiś tam Early Access. Ogólnie były straszne kontrowersje, bo na dzień dobry gracze w pudełku dostawali kod, który można było raz wykorzystać, czyli tylko ten, kto kupił grę pudełkowo, mógł z tego skorzystać, przypisując to do swojego konta Electronic Arts, a jeżeli później odsprzedali grę, to już te rzeczy nie były dostępne. I wydaje mi się, że to było, aczkolwiek mogę się mylić, Weapons and Armor bundle, który można sobie teraz na przykład dokupić, jak macie grę na Steamie osobno, co też zrobiło drugą falę kontrowersji, że Day One jest dodatek, gdzie kupujecie tak jakby power dla swojej postaci, bo tu macie bronie i zbroje, które są lepsze niż to, co jest normalnie startowe w grze, więc korzystając z tego macie jakąś przewagę, co jakby rozwala balans gierki na starcie. Potem wyszły jeszcze dwa dodatki, które wyszły dość szybko, no bo gra wyszła luty 2012, a w marcu 2012 jest The Legend of Dead Cat, a w kwietniu 2012 jest dodatek o nazwie Thieth of Naros. Czyli te dodatki i rzeczy musiały być w drodze jeszcze przed premierą samej gry, stąd też jak zwykle było. A czy to nie miało być oryginalnie częścią gry i nie zostało oderwane na siłę, żeby to sprzedać jeszcze raz? Może nie wiem, kim ja jestem, żeby to oceniać. Dobra, kolejny kawałek historii rzucimy wam zaraz. Może złapiemy sobie tą panią, bo why not? Wygląda fajnie, continue. Affinity jakieś, dajmy war. Why not? Continue. Jest kilka presetów, całkiem fajnych presetów, ale zaraz sobie rozwiniemy dalej i zobaczymy face. Jest tych face'ów troszkę do wyboru. Gierka w ogóle ma niezłą stylówkę, to kolejna rzecz, o której chciałem wspominać, ale może wspomnę już teraz. Za art design odpowiada Todd McFarlane. Jeżeli nie znacie Todda McFarlane'a, to nie interesujecie się komiksem. Jeżeli znacie Todda McFarlane'a, to wiadomo czemu. To jest ten koleś, który wymyślił Spawna. Spawn to jest jakby jego dziecko. Oprócz tego pracował nad takimi komiksami jak The Amazing Spider-Man albo Batman Year 2. To są te jego najbardziej znane dla tej dużej dwójki Marvel DC. Skin tone mi pasuje, oczy mi pasują, eyeshadow pasuje, darkness ok, lipstick. Dobra, to mamy. Czyli przejdźmy do fryzury, złapmy jakąś mniej
Helge. No, to było, jedno było fajne, zaraz. W ogóle całkiem niezły ten, więc jak widzicie, stylówkę Grafa się troszkę zestarzała, aczkolwiek gra wciąż wygląda nieźle. 2012, 8 lat temu, ponad już, więc która była taka śmiechowa dziewczynka, to było to, ale może weźmy jakieś... Jest coś z klucem, jest coś z klucem, jest coś z dwoma z klucami, to weźmy to z dwoma z klucami i w ogóle będzie śmiechowo. Robimy hair color. Jest jaśniejszy? Nie ma jaśniejszego blunda. Robimy taką wikingicę może. Wikingównę. Akcesoria. Kolczyk w nosie? Dajmy taki... Tatusa jakiegoś dajemy? Nie jestem fanem to. Chociaż może będzie coś... Gustawownego? Gustaw, co ty na to? To? Nice, tattoo intense. Takie ledwo widzialne? Nie, takie mocniej widzialne, żeby było widać. Nie da się wybrać koloru tatusa, więc taki bajer. Lecimy dalej, confirm. Niech pogadałem kolejny kawałek i powiemy coś więcej. Must have followed a mercenary band over. Maybe one of them herself. Doesn't much matter now. Fared pretty well though. All right then. Make sure it goes into the report. You know he'll want all the details. Amazing how well the body held up. Better than I've seen. Czy tam jest prześwit w bluzce? Tam jest prześwit w bluzce. Must have been born under a lucky star, this one. Anything else we need? Unless you'd like to name her, I think we're done. Put her with the others. Izolda. Lagreta. Lagreta Latunberg. Nie może być? O nie! To dajmy tylko Latunberg. Latunberg. Tak. Jej! Ale ma stopy. Duże. Duże stopy ma. Well, that's it for you then. Better luck next time. Bye bye. Blum. Ten dźwięk. Yeah. Pamiętam, że za pierwszym razem jak to zobaczyłem, to było takie... What the heck? Tam by się można było faktycznie udusić, rozkładające się ciała i tak dalej. Metan bodajże, tak? Czy... Mogłem coś pomylić, ale coś się ulatnia, ten spród... Na samą myśl, jeżeli ktoś to czuł kiedyś i wie, co to jest za zapach, to w tym momencie powinno wam podejść, nie? Wiecie, o czym mówię. Nie przykładałbym łap do tego, ale hurdurdur. Czy ja mogę sterować padem na dzień dobry, czy klawiaturą i myską? Nie wiem, czy odpaliłem w sterowaniu, czy nie. Wlazłem tylko ściszyć dźwięk i zmienić rozdziałkę. Ta gra wciąż wygląda nieźle. Wow, jestem zdumiony. Zachowała się lepiej niż... Wow, na dzień dobry mogę i nie ma skakania. Ta gra ma dwa elementy, które moim zdaniem są ogromnymi minusami i są często też w recenzjach podawane jako minusy. Nie są jednak powodem żadna z tych rzeczy, dla których gra, dla których studio zbankrutowało. O, może w ten sposób powiem. Pierwszy fakt jest, że w tej grze nie da się skakać. Ta gra wygląda, jakby tu się dało skakać. Wygląda tak, jakbyście mogli tutaj wszędzie wskoczyć i tak dalej. Ale się nie da. Drugim elementem, który moim zdaniem jest ogromnym minusem i to też było często powtarzane. Ta gra jest zorganizowana i stworzona tak, jakby to było MMO. Do tego zaraz wrócimy, bo twórcy mieli zresztą takie ambicje. Chodzi o to, że w tej grze questy są zorganizowane tak, jakby to były powtarzalne mniej lub bardziej questy MMO, typowe, idź zabij 10 turów, znajdź to, przynieś to temu, jak na RPGa, który jest singlowym RPGiem, troszkę słabo, ale... W MMO przejdzie bez bicia. Jednak jeżeli macie sporo tego grindu, który w tej grze występuje i jest typowy dla MMO i to jest singlowym elementem, to jest takie, nie mogę skakać w grze, która wygląda jak troszkę jak World of Warcraft, nie oszukując, i jest skonstruowana gameplayowo troszkę jak World of Warcraft, a moja postać się potrafi podskakiwać.
ale grind z MMO pozostał. I to są dwie rzeczy, które mnie od tego produktu odrzucają. Mimo to utopiłem w nim jakieś, nie wiem, 200, może 300 godzin. Licząc z momentami, kiedy gra była włączona, ja robiłem jedzenie, więc to nie aż tak dużo, ale no. Przyznam się wam, że sterowanie na padzie na dzień dobry jest bardzo, bardzo, bardzo udane. I teraz tak, ta gra sprzedała się w ilości 1,2 miliona kopii na starcie. Gdzieś tak. To jest bardzo dobry wynik dla większości gier. Żeby ta gra, koszty jej produkcji mogły się zwrócić, twórcy musieli sprzedać te łapy, po Boga, 3 miliony kopii. Czyli nawet nie połowę. Nawet nie połowę, tak? Dobrze pamiętam, że tu jest szkielet, w którym jest ukryty hajsik. Tam, tu się chyba nie da zlecieć, tak, tak. Tu się nie da zlecieć, jest niewidzialna przeszkoda, która nam blokuje. A idziemy teraz wyrwać miecz z drzwi, czy co to tam było. Tu możemy naszych poprzedników machnąć. Ogólnie, jeżeli zauważyliście, gra startuje tak troszkę nieszablonowo, niestandardowo. Ja zrobiłem drobne nawiązanie do serii Elder Scrolls, gdzie tworzymy swoją postać poprzez nazywanie i kategoryzowanie więźnia, który gdzieś tam jest na statku z więźniami, czy idzie na szafot jak w Skyrimie, w Morrowindzie i Skyrimie. Nie pamiętam, co było w Oblivionie. W Oblivionie też coś tam było. Czy już się spalił, czy nie? Odpaliliśmy ten dźwięk, będzie nam tutaj grzechotka. Dobra, tutaj jakby tego trupa oni tam opisywali. Chodzi o to, że my jesteśmy świeżo ożywieni. O, w ten sposób to nazwę. Fabuła jest dobra, jest rozbudowana i jest bardzo fajna, aczkolwiek jest przysypana pod sporą ilością tego grindu, o którym wspominałem, i tych takich niezbyt interesujących questów a la sztampowe MMO. To, co jest ciekawe i fakt, dlaczego ja o tym wspominam, jest to, że za tą fabułą stoi nikt inny jak Robert Anthony Salvador. R.A. Salvatore, czy Salvatore, nie wiem, jak to się tam u nas czyta. Okej, okay. Naciśnijmy to, inventory, weapons, primary. Dajcie nam tego miecza, który wygląda czadersko. Jest pewien taki vibe z WoWa. Do tego też zaraz dojdziemy, dlaczego on jest i dlaczego to ma znaczenie. Jeżeli nie kojarzycie Roberta Salvatore, to jest koleś, który odpowiada za sporą część tych najlepszych książek ze świata D&D, Dungeons and Dragons, i Drizzt do Urden, jeżeli kojarzycie Drizzta, chociażby jako postać przewijającą się tam pobocznie. Chyba w pierwszym Baldurze, nie wiem, czy był w drugim Baldurze, nie pamiętam go z drugiego Baldura, ale mogło mi się to zlać w jedno. To Drizzt do Urden to jest jego dziecko. Oh, baby! Jeżeli nie kojarzycie książek z D&D, to możecie kojarzyć Expanded Universe z Gwiezdnych Wojen, który teraz jest... Tuata, tak. Teraz jest to nazywane legendami, bo wyleciało z kanonu i to jest koleś, który też pisał te co lepsze książki Star Wars Expanded Universe. Nie biegamy do mikrofonu! Zapowietrzyłem się pijąc to był rumian. Aczkolwiek mam jakąś taką energię i taki vibe i flow, że mam wrażenie, że można pomyśleć, że piłem coś innego. Na przykład, nie wiem, czerwoną herbatę, albo podwójną kawę. Depresso, tak, piłem depresso. Z turysą! Gierka ma bardzo fajny flow, jeżeli chodzi o walkę. Walki są... Wow! Dobra, nie udało się. Uskoczy z tego. Czym się uskakiwało? O, B! A ja naciskałem te triggery z boku. Ale jakbym cisnął w odpowiednim momencie LT, to bym zblokował. Też by zadziałało. Walki w tej grze są fajne, dobrze zorganizowane, bardzo płynne, nie ma na co narzekać zasadniczo. Co więcej, system, nie wiem, czy to się będzie dało pokazać, abilities. Są trzy ścieżki: sorcery, magia, might, siła i finezja, które odpowiadają mniej lub bardziej trójkątowi warrior, mag, thief, czy jakiś ranger, czy coś w tym stylu. I możemy z nich bardzo płynnie korzystać. Znaczy, że możecie wziąć skilla stąd, skilla tamto. Nie jesteście ograniczeni przez wybór, jesteście wojownikiem, więc jesteście zawsze wojownikiem. Nie, możecie być takim paladynem, który się złożył głównie z might, tarcza, jakiś miecz dwułapny, czy coś w tym stylu. Tak, tarcza i miecz dwułapny. Brawo, Wizu. Nie, bierzecie młot,
leżeć. I tylko młot i biegacie z wielkim młotem, co pasuje do tej postaci, ale chcecie być troszkę bardziej magic, więc dorzucacie do zestawy kilka magicznych trików z sorcery, a z finezji nic wam nie podchodzi, bo po co będziecie się parali takim rzeczami jak łuk, czy tam, nie wiem, cantripy, pułapki. Więc o system tworzenia klasy i postaci w tej grze jest rozwinięty, jest bardzo fajny, jest jednym z lepiej przemyślanych i lepiej funkcjonujących, jakie są w grach. Więc na razie, poza wspomnieniem tylko, że gra miała sprzedać 3 miliony kopii, a sprzedała 1,2, trudno powiedzieć, co nie wyszło, nie? Bo to, że gra ma troszkę grindu, no to jak na tamte czasy, na 2012, to był minus, w tym momencie to jest smutna rzeczywistość i teraźniejszość. Kurczę, ta gra mi gameplayowo bardzo przypomina Darksidersów, sterowanie i ten... Wow! O, do fabuły zaraz chyba dojdziemy, więc będę mógł więcej o chociaż o Salvadore nie ma co więcej mówić. Możemy zeskoczyć, tak. I możemy robić dodge'a naciskając B. Ale nie potrzebujemy robić dodge'a naciskając D, bo oni czekali na mnie, a ja nie czekałem na nich. Podnieśmy, jak się to podnosiło, za pomocą... A tak, bierzemy wszystko! Za chwilę będziemy... Jaki piękny gnom! Kurdupl! Muszę przestawić ładowarkę, odpadł spod łokcia, bo tak przyrżnąłem, że mi dalej dzwoni. You're alive! I jest ten system wybierania tego, jak chcemy odpowiedzieć. What happened to me? I'm not dead. No, clearly not anymore, but you were. The Well of Souls remade your body. We thought you were another failure, but the well restored your soul to your body and it worked. We must get you to... Dobra, przebijmy go, nie będziemy... Who's Hughes? The Well of Souls is his life's work. The Tuatha are coming into the lower levels. Postaci, if we hurry, we should be able to take these. They'll help keep you safe long enough to get your cues. Now, let's get going! Nie naprawili tego we wszystkich wersjach. Czasem w tej grze przeskakiwało między trybem odpowiadania na padzie, a odpowiadania na tym, na boksie dialogowym. I to całe okno dialogowe, które możecie znać z Mass Effecta, przeskakiwało na boks dialogowy, który możecie znać ze wszystkich innych MMO. Dobra, przeklikajmy to i wróćmy do gry. Bo mam parę ciekawych rzeczy do opowiedzenia, ale wolałbym... Nie. Well of soul, and there will be plenty of time to explain later. Let me get this back, and we can be on our way. Okay, my sobie tu otworzymy, to podniesiemy, złapiemy i zaraz zacznę wam opowiadać bardzo dziwną i bardzo zrytą historię, która powtarza się w świecie growym częściej niż rzadziej, aczkolwiek rzadko o tym słychać. A mianowicie, za powstaniem tej gry stoi koleś, który się nazywa, żebym to dobrze przeczytał, Kurt Schilling, chyba tak to się czyta. Ten koleś jest znany tym, którzy interesują się sportem, konkretnie amerykańskim sportem, baseballem. Jest jednym z kultowych graczy w lidze amerykańskiej baseballowej. Był praworęcznym miotaczem, jednym z najlepszych w historii. Poprowadził tam różne drużyny do mistrzostwa wielokrotnie. Wiecie, baseball jak NBA ma tą swoją ligę i on był jedną z tych gwiazd. Nie wiem, czym jest praworęczny miotacz, zakładam, że to jest ten, który rzuca piłką i robi to za pomocą prawej ręki. Okay, brawo ja, mógłbym sięgnąć swojej piłki do baseballa albo softballa, którymi dostałem parę razy w zęby i to tylko na to się przydało, może ubierzmy jakąś zbroję. Iron Doria, bo tak, mamy na sobie to, ale załóżmy to, bo to jest lepsze. Dobra, to i budki. O, i wreszcie nie mamy gołych stópciów. W ogóle ten tutorial jest fajnie zorganizowany, bo będziemy znajdowali przedmioty z każdej kolejnej klasy, więc będziemy mogli zobaczyć, jak na nas to leży i jak działają te bronie, które znajdujemy z danej pseudoklasy. Więc będzie ten filmik? Tak, to będzie filmik. Więc dalsza część historii po filmiku. Miny są! Ola, to jest studnia dusz. Niejaki Hughes, wspomniany tutaj, stworzył wielką mecha magiczną
studnię dusz i próbował ożywić postać. To ma znaczenie w konstrukcji tego świata. Nie jest to jakaś taka głupawa rzecz wrzucona do fantazy. A tak o, tylko jest to naprawdę fajnie przemyślane, co to robi w tym świecie i dlaczego to ma znaczenie. Więc propsy za fabułę. Lecimy dalej. Tu chyba nam nie będą przerywali, jeżeli dobrze pamiętam. Grałem w to lata, lata temu. Więc ja... Możemy do przodu? Możemy do przodu. Kurt Schilling, oprócz tego, że był kultowym graczem z baseballu, to był również ogromnym fanem gier, szczególnie gier, no mniej lub bardziej MMO. Useful, tam jest tarcza, widzę. Mega fanem był Ultima Online i World of Warcraft, stąd też widzicie pewne podobieństwa w wspomnianych tytułach. Pewnego razu, po rozmowie chyba ze swoją żoną, która była w tym momencie ex-businesswoman, zagadał do swoich tam kumpli, że z którymi grywał codziennie, że zamierza założyć firmę i zacząć robić gry komputerowe. Ma odłożone sporo hajsu ze swojej kariery baseballowej, więc kto się pisze? Wszystkich sześciu, ile dobrze pamiętam, sześciu ich tam było, się pisało na tą zabawę, więc Kurt Schilling stwierdził, dobra, yeah, jedziemy, robimy sobie MMO. Tym MMO miała być gra o nazwie wtedy Project Copernicus, która nigdy nie wyszła, aczkolwiek jest to taki biały kruk, nie, biały kruk to musi istnieć, taki biały wieloryb wśród graczy, którzy pamiętają tamte czasy, bo Project Copernicus to był World of Warcraft na sterydach zrobiony z większą ilością wyobraźni i z mniejszym przejmowaniem się o to, a jak to sprzedać w Chinach, tylko co zrobić, żeby ta gra była najlepszą możliwą grą ever. Więc gracze byli strasznie napaleni na Project Copernicus, co też na samym początku dało firmie założonej przez Kurta Schillinga, wtedy jeszcze Green Monster Games, potem przechrzczonej na 38 Studios, dało to, no, takie poczucie, że wszyscy są zainteresowani i wszyscy są na tak, że co prawda Kurt Schilling nigdy nie prowadził żadnego biznesu, to raz, a już na pewno nie zajmował się tworzeniem gier, ale koleś ma mnóstwo hajsu, więc może wynająć dobrych ludzi, co też się stało, wynajął najlepszych w biznesie, no kurka, wynajął Ray Salvadore i wynajął Todda McFarlane'a, no cała reszta ludzi, których ściągnął do pracy, to też byli weterani z gatunków swoich konkretnych, którzy wnieśli bardzo, bardzo dużo dobrego do produkcji. Zakładamy pełnopłytowe buty? Zakładamy pełnopłytowe buty. Kiedyś jak pisałem opowiadanie, to stworzyłem postać takiego śmiechowego elfa, który biegał właśnie w skórzanej zbroi, w pełnopłytowych butach, z mieczem dwuręcznym, który miał świadomość, latał i mordował i był przesadzony. Mniej więcej robił cały czas to samo, co topór Thora z Infinity War. Latał i kosił wszystkich, nie, a elf tylko za nim biega. Takie głupie rzeczy, które człowiek pisał, będąc w liceum. Nic więcej nie potrzebujemy. Tego aż tak bardzo nie słuchacie, bo biegamy głośno. O nie! Giniemy na nich. Moc łata. No aż tak. We've got bow! Ale to jest ten, który się zabił wysadzając mur. Ojej, ojej, tak. Wbijamy w starcik, dajemy inventory i weapons, i secondary weapon, i mamy dwie bronie. Drugą bronią jest nasz łuk. I fantastycznie. Czym się tu strzelało z łuku? To był miecz. O, jest łuk. Strzały się bodajże same ładują, jak przez kilka chwil nic nie będziemy robili, to się ta strzała. Dobrze to pamiętam. Spędziłem w tej grze bardzo dużo godzin. Bardzo nam się podoba. A teraz stworzę właściwie przeciwieństwo swojej standardowej postaci. Before they see us, no? A, już padli. Go! Go! Nie ma tu nic więcej do podniesienia, nie śpieszymy się. Tu jest wszystko skryptowane, tu może coś nam jeszcze wyskoczyć, wypaść fajnego. Ja się nie obrażę. Więc Kurt Schilling razem ze swoimi znajomymi założył studio, no, 38 Studios w efekcie, i zaczęli tworzyć
4 czy 5 produktów jednocześnie, skupiając się głównie na projekcie Copernicus, który nigdy nie wyszedł, i planowali go zrobić w 4 lata, co no nawet przy dzisiejszej technologii, przy supergigantycznych korpo jest niemożliwe. Więc w pewnym momencie przestawili się na tworzenie tej gry, wykupili Big Huge Games, którego logo tam też na początku wjeżdża, jak się odpali tą gierkę. Big Huge Games wtedy bankrutowało. To było studio złożone ze świetnych fachowców, którzy mieli troszkę problem z... no... Mamy to... O nie, 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 chodź to tak. Jak będziesz biegł przodem do nas. Przodem... O, prosto na nas. I mieli troszkę problem ze sprzedażą swoich produktów, więc po prostu Kurt Schilling do nich przybiegł z hajsem, mówiąc, że okej, okay, ludziska, przeskakujemy, przeskakujecie do mnie. Nie, dobra, nie, nie, nie rzucam tego cytatu. Nie rzucam tego cytatu, bo będzie demota. I zaczęli robić razem ten produkt, który właśnie widzicie, który świetnie wyszedł i jest właściwie pod każdym względem, poza brakiem możliwości skakania, no i całkiem sporą ilością grindu, jest grą, która jest dobra nawet jak na nasze warunki. To znaczy na nasze warunki dzisiaj jest nawet lepsza niż była wtedy, bo wtedy ilość tego grindu była odstraszająca dla ludzi, a teraz to już jest norma. Przyzwyczailiśmy się niestety wpływy ching-chongów na zachodni rynek RPG. Dobra. Ubierzmy sztylety, why not? Primary sztylety. I to jest troszkę głupio, bo my zaczynamy ubierać na siebie pełnopłytową zbroję. To mi się wydaje, że było troszkę źle zorganizowane. Na początku powinniśmy w pełnopłytowej biegać, a potem przechodzić do kolejnych lżejszych, żeby zobaczyć, że jednak jesteśmy troszkę szybsi, jest troszkę ciszej. A tak to przechodzimy dość płynnie, bo mamy tylko buty i tego aż tak bardzo nie czuć. Więc, ale możliwości, jakie w tej grze są, są naprawdę czoderskie, ale będziemy się skradali w pełnopłytowej. Damn, ta zbroja dalej dobrze wygląda. To znaczy grafika w tej grze dalej dobrze wygląda. Jak to się skradało? Nie, to jest ten, a to nie, to nie, 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 to jest kółeczko z rzeczami. To zaraz zobaczymy. Czy tu się skrada za pomocą wyciągniętej tarczy? Skradanie i blokowanie to jest to samo? I mamy też ten rękawiczki do ubrania. Dajemy to, dajemy to. No więc gra powstawała świetnie, aczkolwiek Kurt Schilling zatrudniał najlepszych z najlepszych, zatrudniał fachowców i nie szczędził na nich hajsu. Jeżeli policzycie, ile kosztuje taka produkcja, kupienie sprzętu, kupienie software'u do tego, no i zatrudnienie ludzi, którym trzeba płacić po kilka, kilkanaście tysięcy miesięcznie. Potrzebuję podpowiedź, co trzeba wcisnąć, żeby się skradać. Gdzie tu jest options? Gameplay? Resolution Graphics Controls. Nie wiem. Dobra, spróbujemy się skradać z tym, tak? RB. Czyli prawy górny, dobra, mam to. O, jest. Czyli nie mogłem wcześniej tego robić, musiała mi wyskoczyć podpowiedź. Good to know. No i koleś topił mnóstwo, naprawdę, absurdalnie dużo... Wspomniałem, że były finishery w tej grze, jak się do kogoś zakradło. O, ta jucha na ziemi. Dobra, załatwmy tych dwóch, jeżeli nam się uda i jednego i drugiego za pomocą finishera. Może nam się uda, może nam się nie uda. I w pewnym momencie zaczęła mu się kasa kończyć, no bo nie oszukujmy się, no ileś można pakować hajsów w produkt, który ten. Więc poszedł, dogadał się, wow, zauważył na zrobienie, kapnąłem się wcześniej. Poszedł dogadać się ze stanem Rhode Island, jeżeli nic nie pokręciłem, żeby mu zarzucili hajsem taką nie do końca całkowicie zwrotną, ale nie że bezzwrotną pożyczką. Na stworzenie gry szefowi, nie wiem, tam burmistrz czy jak to się nazywa, prezydent Rhode Island, no koleś, który jest szefem danego stanu, kupił jego bajkę na temat tego, jak to gry przynoszą zyski, no bo koleś jako przykład podał World of Warcraft. To była wtedy najbardziej kasowa gra na świecie, nie?
więc ja. No i Rhode Island wyskoczyło dla nich na 75 milionów dolarów. Kluczek był taki, że cała firma, cała ekipa musiała się przeprowadzić do Rhode Island, tam dostali siedzibę, cudowną, wypasiony, gigantyczny budynek, no i też oczywiście poszedł w kręt, że jeżeli gra wyjdzie, jeżeli będzie się dobrze sprzedawała, co jest prawdopodobne, to access your abilities. Okej, dobra, robiliśmy to przez przypadek. RT, right? Okej, czy muszę przytrzymać, żeby móc rzucić, dobra. To inne firmy pójdą za ich przykładem i również przeprowadzą się do Rhode Island. No, także gra wyszła, sprzedała się dobrze jak na ten produkt, ale musiała zarobić te 75 milionów dolarów plus bonus, plus żeby się nie utopiła firma, i sprzedała 1,2 miliona kopii zamiast 3. To jest dużo, jak na taką grę, na starcie, jak na tamte czasy. Za mało, żeby to się mogło udać. Właściwie gry, które najlepiej się w tamtym czasie sprzedały, przebijały te 3 miliony, czyli wtedy właśnie World of Warcraft, nie? Więc musieliby sprzedawać się tak dobrze jak World of Warcraft, żeby nie przypłacić tego bankructwem. No i gra parę miesięcy po... To znaczy firma parę miesięcy po premierze gry zbankrutowała, tak jak mówiłem. Premiera 2012, luty, bankructwo, maj 2012. No. No i to jest zasadniczo koniec historii. Kurt Schilling utopił wszystko, co miał w tym produkcie. Cały swój ten... Nie wiem, czy coś mu zostało, czy udało mu się odkuć z tego jakoś, czy nie. Mam pełną płytą. Mamy hełmik? Nie mamy jeszcze hełmu, nie? Nie wydropiło nam nigdzie hełmu. Ale możemy chyba w akcesoriach, tylko w broni sekundary zmienić na... A, nie ma. Znaleźliśmy jeszcze stafa. Gdzieś będziemy mieć zaraz staw. Będziemy potrzebowali palić pajęczyny i do palenia pajęczyn będą. Czyli teraz będzie śmiesznie, bo będziemy biegali w pełnopłytowej i zaraz rzucali czary. Przestraszyłem się! Wiedziałem, że to tu będzie! Chciałem go dobić za pomocą magii, ale nie pykło. Chciałem go dobić za pomocą magii. No niestety, i ta gra jest wciąż świetnym produktem. Jest świetnym produktem, ale ma swoje słabości niestety. Plus, no, niemożliwe było, o tu jest tak, niemożliwe było, żeby gra się zwróciła w pełni w sytuacji, w której no, twórcy się sami postawili. Co prowadzi nas do konkluzji, że druga część może się nie pojawi, może się pojawi, ale nie szybko, ale remake tej gry może być świetną rzeczą. Tak, kombosy są, pamiętam. Dawać te pająki. Yes, burn them with fire. A tu za plecami nie miało być jeszcze jednego? W ogóle tu są bodajże kastety dla maga do rzucania czarów, takie specjalne, jeżeli dobrze pamiętam, jest staw. Zobaczmy sobie w abilitkach, bo to powinno być gdzieś wymienione. Dla pseudoasasyna są... Co to jest? Feeble Mastery. Ha, kurka, jak to sprawdzić, bo były różne bronie. Jest tak, Arcane Weaponry, Scepter, czyli różdżka jakby bardziej, i staw. Aha, wojownik ma długi miecz i młot, a ten ma sztylety i łuk. Ale jest jeszcze czakram do rzucania, na pewno. Gdzieś tu wyżej będzie czakram na którejś z tych... Gdzieś tu był czakram, Conclusive Force. Tu jest czakram Mastery. Dobra, kastety są w Dungeon Siege'u. Tu jest czakram magiczny, którym się czaruje i rzuca, i jest strasznie mi się podobał. Mój mag wokół tego się opierał. Nie było aż takie dobre, ale podobało mi się strasznie.
Więc w tej grze jest ogrom różnych ciekawych rzeczy, których nigdzie wcześniej ani później za bardzo nie było. Aczkolwiek ta gra nie była aż tak oryginalna, jak twórcom się wydawało, że będzie. Nie zrewolucjonizowała rynku ani gatunku. Mimo to, no niestety, bankructwo twórców zabolało wszystkich, którzy marzyli o projekcie Copernicus itd. itd. No niestety. Marzyć można było, skończyło się to na pół dekady ciągania się po sądach między Rhode Island a ludźmi, którzy stali za 38 Studios i dużą ilością. Dammit, ja gadam już 35 minut, dobra, kończymy ten odcinek. Nie skończyłem jeszcze nawet tutoriala. Widzu się rozkręcił w temacie i przerywał sobie co chwilę sam potok myśli i się gubił. Więc macie tak, w skrócie opowieść, dlaczego o tej grze mogliście nie słyszeć, aczkolwiek jest świetną grą, no bo studio padło i później była szarpanina oprawa. Wciąż prawa do tej gry poniekąd ma Electronic Arts, które były wtedy wydawcą, później sprzedali część praw, prawie wszystkie do THQ Nordic, który robi remake'a. Nie wiem, na jakiej zasadzie miałby działać sequel, o którym co jakiś czas pojawiają się plotki, że ponoć będzie. To są szepty, że są wszyscy zainteresowani i że Todd McFarlane i Ray Salvador nie powiedzieli, nie? A Salvador i jego ekipa pisząca stworzyli naprawdę wypasiony świat, bo kontynuacja tej gry miała być MMO. Nie wiem, czy druga część miałaby być MMO w tym zestawieniu, ale oryginalnie chcieli z tego zrobić MMO. Och, well, bywa. Coś jeszcze powinienem wspomnieć? Nie, gierka jest do złapania na Steamie i wygląda tak jak teraz. 11 sierpnia powinna się pojawić wersja zremasterowana, która się nazywa Re-Reckoning i oryginalnie wyjdzie chyba tylko na Xboxie, a zaraz potem będzie wskakiwała zapewne również na PC-ta i pewnie też na czwarte PlayStation. Ale nie mam co do tego pewności. Jako że wyjdzie na Xboxie, to na PC-cie też można uznać, że bankowo wyjdzie, nie? Zresztą THQ Nordic i połączenie z Microsoftem, wiecie, no oni idą w tym kierunku. Zazwyczaj, że gra wychodzi najpierw na Xboxie, a później na PC-cie. Ale jeżeli idzie o PlayStation, no bankowo bym powiedział, że tak, ale gwarancji wam nie dam. Coś jeszcze? Nic. Tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie mieli możliwość pograć, to polecam. Ja czekam na remake z utęsknieniem, bo to była dobra gra i remake, jeżeli poprawi kilka minusów oryginału, może być naprawdę świetny. Do następnego i hej! O matko, przepraszam was za ten wywód. To było dość długie i nie wiem, czy chyba w sumie niepotrzebne. Oh well. Idę grać dalej.